Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokémon Emerald Droga do Ligi. W odcinku pod tytułem Dwie Kule. W tym odcinku będziemy świadkami kolejnej zbrodni teamu Magma i Aqua, którzy ukradli z góry Pyre dwie kule. A zresztą co mam dużo opowiadał, zaczynajmy odcinek. Ostatnio zakończyliśmy grę na cmentarzysku na górze Pyre. Teraz troszkę je pozwiedzamy. Przybyłeś tu złożyć hołd duszą zmarłych Pokémonów? Musisz bardzo dbać o swoje Pokémony. Tak, dbam o swoje bardzo. Tak właściwie... Aha, jest dobrze. To jest miejsce, w którym spoczywa mój Zigzagoon. Dbałem o niego. Tak, tutaj mamy taki grobowy klimat. I Pokémony duchy. Takie jak na przykład Shuppet. Cięcie. Pokémon duchy są tu bardzo częstym zjawiskiem, jak właśnie widzieliśmy w cięcie. Różne istoty wędrują po zbocza góry Pyre. Nie wiadomo, co się może wydarzyć. Weź to! To dla twojego dobra. I dostaliśmy... Clean Stack. Clean Stack jest przedmiotem, który odstrasza trochę dzikie Pokémony. A skoro już tutaj jestem, dobrze by było użyć jakiegoś Ripela. Tutaj naprawdę ciężko jest. Co chwilę coś nas napotyka. No i na górze Pyre równocześnie nie brakuje duchów, jak i trenerów. Hej, szukam Pokémonów? Szukasz Pokémonów? Przyszedłeś tu później niż ja, jesteś niegrzeczny. Jesteś nieznanym celem. Odejdź, zanim to wszystko ci się przytrafi. Nie odejdę. Będę walczyć. No i toczymy kolejną, oczywiście pierwszą walkę tego odcinka z maniakiem Pokémonów Markiem i z czarownicą Lee. Dobra. Jestem do walki Rhyhorna i Spoinka. Kolejne dwa nowe Pokémony. Rhyhorn jest Pokémonem ziemno-kamiennym, a Spoink psychicznym. A nawet Psychic Alakazama powinien... Przynajmniej powinien go załatwić, ale nie załatwi. No ale Surf idealnie go dobije. No i nie wiem, czy o tym wspominałem, ale gdy używamy Surf w podwójnej walce, rani on dwa Pokémony. Jest to jeden z niewielu takich ataków. No i pokonaliśmy tą dwójkę. Aj, przepraszam, proszę, wybacz mi. Jesteś wytrzymały. Tak, jestem bardzo wytrzymały, pokonam tutaj każdego trenera. Kiach! Jestem przerażony. No i kolejny trener, czarny pas, Zander chce z nami walczyć. Jest od walki Hariamę. Z Hariamą sobie bez problemu poradzę. Może nie jednym ciosem, ale dwa wystarczą. A i Knakow, przedmiot, który może ukraść przedmiot, ale na szczęście tylko na czas walki. Take down! Pięknie. I pokonaliśmy czarnego pasa Zandera. Nie, straciłem rozum! Widziałem. No dobra. No to na tym piętrze tutaj mamy ostatnią dwójkę trenerów, żadnych ukrytych przedmiotów. Sprawdzamy swoją odwagę. Jeśli jej pokażę, jak jestem super, to poleci na mnie. Wiem to. Wiem. Pokonam cię i pokażę jej, że jestem super. Mi się zdaje kolej, że nie masz ze mną szans. Ale sprawdźmy go. Może czymś nas zaskoczy. I młoda para Des i Luke chcą z nami walczyć. Są do walki Delcatty i Alakazama. A czy słucham, co ja mówię? Manectrika.
myślę, że taki zestaw ataków będzie idealny. Jednoturowe zwycięstwo. Upsi. Tak, i tu mamy kolejny przedmiot, jakim jest Ultra Ball. Z pewnością się nam przyda. No nie. Ouch, ouch! Tu jest... Tu i tam są dziury w podłodze. Nie uważałem i wpadłem w jedną piętro wyżej. Tak, i tutaj właśnie mamy takie dziury. Jest to szybki sposób, żeby zejść na dół. Tak, no póki co nie będziemy zwiedzać wyższych partii tego cmentarza, ruszajmy na właściwą górę Pyre. Na której jest całkiem ciekawa muzyczka. I dwa Pokémony, które bym chciał sobie złapać. Ale jako, że teraz użyłem Ripela, chyba sobie go nie złapię, przynajmniej na razie. Tak, tu mamy kolejny przedmiot, jakim jest Max Potion. Nic ukrytego. Ale ukryte przedmioty są tutaj. Max Eater. O, i wreszcie Ripel się skończył. I kolejny Ultra Ball. No to teraz znajdźmy tego Pokémona, którego mam zamiar tu złapać. Czy będzie to on? Tak, to jest on, to jest Vulpix. Jest to... ognisty Pokémon Lis. Tylko, że Marsztompem bym go zabił jednym ciosem. Dlatego użyję do walki Magdetona. Mam nadzieję, że mnie Flamethrowerem nie załatwi. To Sonic Bomb. Aj, atak błędnych ogników, czyli Will-O-Wisp. Aj, jeszcze pudło. Will-O-Wisp jest atakiem, który może poparzyć. No co jest? O, świetnie, jeszcze Confuse Day. Magneton. Dobrze! Jeszcze jedna taka akcja. I to jest Will-O-Wisp. No i ostatni atak. Aj, znów Confuse Ray. Co za natrętny Vulpix. Jeszcze poparzenie na strani. Poparzenia chyba jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć. No dobra. Great Ball, go! Się uda? Powinno. I się udało! Złapaliśmy Vulpixa! Dane do Vulpixie zostały dodane do Pokédexu. A więc Vulpix, Pokémon Lis. Może swobodnie kontrolować ogień, tworząc płonące kule, lecące jak błędne ogniki. Tuż przed przemianą jego ogony, których ma 6, rosną, stając się gorące jak ogień. A więc mamy kolejnego nowego Pokémona typu ognistego, Vulpixa. Korzystając z okazji, że jeszcze nic się nie dzieje, wyleczę naszego naszego Magnetona z poparzenia. I nasz Linun ma też kolejny nowy przedmiot, jakim jest proteina. To wejdźmy już na sam szczyt góry Pyre, na którym czeka na nas Team Aqua. Ha! Nie jest dobrze dla ciebie. Jeśli byś przyszedł wcześniej, musiałbyś walczyć z frajerami z Teamu Magma. Ale przyszedłeś teraz i musisz zająć się nami, mocniejszymi. Czy ja wiem, czy oni są mocniejsi?
No cóż, walczymy teraz z członkami teamu Aqua. Oto pierwszy z nich, który wysyła do walki Karwane. It's Swampert i zabij go. Match. Pięknie. I nasz Swampert ma poziom 42. No i pokonaliśmy pierwszego członka zespołu Aqua. Nie powinienem był najpierw zajmować się teamem Amagma. Niby twój Pokémon był w porządku, więc nie wiem o co chodzi. No to teraz miałem Pokémona może na Altarię. A zanim się zresztą tutaj udamy, tutaj mamy kolejny ukryty przedmiot. Tylko dokładnie w którym miejscu on jest. Tu. No i tutaj mamy cynk. Jeszcze można przejść tutaj w drugą stronę, ale... O, nie blokuję. Czy są tutaj jakieś przedmioty? Nie. Nie! Ci złodzieje z teamu Magma byli tu przed nami! Nie możemy pozostawać w tyle! No i kolejny członek zespołu Aqua. Tym razem wysyła do walki Zubata. Idź Altaria i załatw go. Secret Power. Dobrze. Myślałem, że jesteś jednym z Magmy, który się wrócił. Niestety, nie jestem z Magmy. Nawet na takiego nie wyglądam. No i walka 2 na 2. Ty! Widzieliśmy cię na Górze Cimnej. Nie należysz do żadnego teamu, więc dlaczego tu jesteś? O, wiem! Próbowałeś przyłączyć się do teamu Magma, ale oni cię nie chcieli. Cóż... Nie myśl, że pozwolimy ci dołączyć do naszego teamu. Nawet nie miałbym zamiaru dołączać się do żadnego z tych teamów, bo... Trażyni są po prostu za słabi, jak na mnie. Chociaż jako lider. To może. No cóż, walczmy. Zubat. Całkiem ciekawa muzyczka jest w tych walkach z teamem Aqua czy Magma. Właściwie jeszcze nie widzieliśmy Flya naszej Altarii w walce. Właściwie jest to atak dwuturowy, ale pokażę wam go, gdy będziemy mieli okazję. No i dość szybko pokonaliśmy kolejnych członków zespołu Aqua. Aj, mylą się w teamie. Jeśli masz zamiar komuś namieszać, niech będzie to team Magma. Mieszam komu chcę, więc nie idź, że mnie przekupisz. Jeśli chcesz się przyłączyć do teamu Aqua, to niedobrze, ale możemy to rozważyć. No dobra. I jest tutaj Archie! Maxi z teamu Magma był tu przed nami, ale już mamy to, czego poszukiwaliśmy. Czerwoną kulę zachowaną na górze Pyr. Ja, Archie, posiadam ją! Teraz możemy zrealizować nasz wspaniały plan. Okej, zespole. Zmywamy się. I nie ma ich. O nie! To nie mogło się stać. Nie dość, że zabrali niebieską kulę, to jeszcze czerwoną. Niebieska kula i czerwona kula pod żadnym pozorem nie powinny...
Nie mogą być rozdzielone. Powinny być razem. Co ci ludzie próbują zrobić z dwoma kulami? Ach. Ach. Najpierw był tu Team Magma i zabrał niebieską kulę. W pośpiechu zostawili po sobie to. Nie mam pojęcia, co to może być. Chciałabym, żebyś to miał. Poza tym, to może być kiedyś użyteczne. Dostaliśmy Magma Emblem. Jakbyście chcieli, to możecie sobie zagadać do tego kolesia, on wam powie historię powstania Hoenn. Teraz, czy jest tu coś? Nie ma. A tu? Tak, tutaj coś jest. Dobra, przechodzimy przez to ziele. I tutaj jest przedmiot Rare Candy, kolejny. Dobra. No to opuśćmy już tą górę Pyre, żeby móc dokończyć zwiedzanie cmentarza. W sumie, co zwiedzać na cmentarzu? Zobaczmy, czy na Shlyno może nie ma jakichś przedmiotów, a ma. Riff. Ha, i bez żadnych Pokémonów. No jesteśmy znowu na cmentarzu góry Pyre. Ale jego zwiedzanie dokończymy w następnym odcinku, więc zapiszmy grę i zobaczmy, co nas dokładnie spotka w następnym odcinku z serii Pokémon Emerald Droga do Ligi. W następnym odcinku dokończymy zwiedzać cmentarz na górze Pyre. I dojdziemy do nowego miasta... Lilycove. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku, więc żegnam się z wami. To cześć!